Jeśli ktoś z Was myśli o projektowaniu na RPG, to musi sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy ją projektuje dla siebie i dla swoich kumpli, czy myśli o jej wydaniu? Jeśli projektujecie ją dla swoich kumpli, to mam tutaj mniej porad, ponieważ będziecie dla swoich kumpli i po prostu macie się dobrze bawić i nie będę się Wam wpieprzał do Waszego domu. Jeśli myślicie o pisaniu, żeby ją wydać, to tu się mogą trochę powymoczyć. Więc chwilowo zachowamy, nie będziemy się tutaj wgryzali w wątek stron autorskich dla siebie samego, każdy mi to co lubi. A wiemy się, teza, chcecie zrobić grę, która ma być wydana. I teraz, jeśli mówimy o zrobieniu, zaprojektowaniu gry do wydania, to ponownie musimy sobie oddać dwie bramki wybrać. Jedna bramka, chcę wydać grę RPG, żeby mi było miło. Albo chcę wydać grę RPG, żeby to zrobić kasę. I teraz podobnie. Jeśli chcecie wydać grę RPG, żeby zrobić kasę, to ja to pobijam milczeniem i wrzucam do kosza, bo to jest nierealne, tego się nie da zrobić i po prostu tego nie róbcie. I zostawiamy przy bramce, chcę wydać grę, bo mam coś do powiedzenia i chcę się tym pochwalić i tyle. Krótki komentarz do wątku na zarobienie na RPG. Wydawnictwo Portal jest na rynku od roku 1999. Mamy właśnie 11-lecie działania firmy. Jesteśmy marką dość znaną. Jedni nas lubią, drudzy nas nie lubią, jedni nas znają, drudzy nas nie znają, ale przez 11 lat trochę marketingowo żeśmy ugrali. I to wielkie wydawnictwo Portal, które tak właśnie ma już swoich fanów stałych, tak jest, na komentarz poznawalne, robi bloki portalowe, jesteśmy wielką jakąś tam firmą, tak patrzmy, tu 6 osób nas przyjechało, tak, w promowaniu gry. To wielkie wydawnictwo, jak planuje aktualnie druk gry Monastyr, druga edycja, tak, wiecie lub nie wiecie, wy wiecie, mówiliście, mówimy o planowanym wydrukowaniu 1000 podręczników. Takie są nakłady na branżę RPG. Jak sobie to policzycie? Można to dość łatwo policzyć. Zawsze zachęcam do białego wywiadu. Biały wywiad istnieje, można go przeprowadzić i zaoszczędzi Wam to wpadnięcia w długi i wyjście na wariata. Biały wywiad polega na tym. Bierzesz podręcznik do Monastyru, albo do Nowosium, albo do Wolfsburg. Bierzesz go. W książce telefonicznej, albo w internecie, w Google, gdziekolwiek, wyszukujesz adres drukarni w Twoim mieście. Idziesz do tej drukarni z takim podręcznikiem i pytasz ich, proszę Pana, proszę mnie skaplować, proszę w druku takiego podręcznika. Każdy Wam to może zrobić, to nie są tajne dane. Ten pan wam powie, ile taki podręcznik kosztuje jego wydrukowanie. Pomożecie to sobie przez 1000 egzemplarzy, bo tyle ich potrzebujecie minimum wydrukować, bo w ogóle ponieważ tego pan nie drukuje. Dostaniecie wtedy, ile wiele tysięcy złotych musicie w to zamrozić. Następnie, na poziomie białego wywiadu, sprawdzicie sobie, ile kosztuje taki Wolfsburg czy taka Neurosima. Od tego odejmiecie 40% marży, jaką biorą hurtownicy, żeby to sprzedawali, tak jest, bo tyle od was zgarną. I wam zostanie 37% swoich zarów. Jak sobie porównacie to, ile zapłacicie za tą grę. Z tym 60% co będzie do Was trafiało, to zobaczycie, że nic nie żartuje. I żeby wydać grę, to trzeba być wariatem. Albo trzeba być mega, mega machiną promocyjną, żeby mieć pewność, że sprzedasz więcej niż 1000 egzemplarzy. RPG to nie jest nic, co wydaje zarabia kasy. Natomiast, co już wyjaśniliśmy, tak jak mówię, jeśli mi nie wierzycie, to sobie robicie biały wywiad, sami możecie wszystko sprawdzić. To jest tam wszystko, sami sprawdzacie korzyść w druku podręcznika, a sami sobie płacicie prokuratorze i na tym zarobicie, wam będzie, że kapa. I teraz wracamy do momentu, który jest w miarę ciekawy, pozytywny, czyli chcę napisać grę RPG i ją wydać, bo chcę, żeby moja gra była na półkach. Pierwsze, co musicie zrobić moim zdaniem, nie muszę mieć racji, to jest spróbować napisać artykuł RPG. Znaczy, albo przygodę RPG. Zaczepia mnie masa ludzi na komentarzach, którzy napisali jakąś grę RPG. Ja tych ludzi nie znam, ani w publikacji w internecie, ani w publikacji w jednym piracie, ani w publikacji na ich portalu, ani z niczego innego. Znaczy, nikt ich nie zna, nie są publicznie znani, nikt ich nie ocenił nawet w żadnej ankiecie, że to była fajna przygoda i ma tam dużo komentów na swoim blogu, tylko po prostu to wziął, siadł i to zrobił, chuj, napisz grę. Udał, tak? To trochę za duży kaliber. Napisz, bracie, przygodę. Jak ta przygoda na przykład wygra Quentina, konkurs na najlepszą przygodę w Polsce, tak jest, znaczy, że masz talent, fajnie piszesz, masz fajne pomysły, już cię kojarzą twoje nazwisko, to napisz teraz tych artykułów do jednego pirata, albo do serwisu Polter, albo do czegokolwiek innego, by ci ludzie kojarzyli, że jesteś gościem, to pisze fajne artykuły. Albo załóż bloga, w którym będziesz co tydzień pisał jakieś fajne materiały, tak? Jak się okaże, że umiesz pisać, ludzie czytają to, co ty piszesz, że jest to fajne, to zacznij pisać swoją grę RPG do wydania, a nie na odwrót.
z mojej perspektywy w większości przypadków, mogę się mylić, w większości przypadków jest tak, że jestem zaczepiony przez ludzi, a wysyłam mailem pliki RTF mające 200 stron, są gości, którzy siadł, gościu napisał grę RPG. W życiu nie napisał przygodę, w życiu nie napisał artykułu o prowadzeniu, w życiu nie poprowadził bloga, sobie bym powiedział, co ma ciekawe do prowadzenia, po prostu jest 200 stron napisał grę RPG. To tak nie działa. Znaczy, nikt nie kupi gry, nikt, mogę się mylić, może ktoś kupi. Ale generalnie mało ludzi kupi grę, to nie do jednego faceta, tak? Jest jakiś kolem właśnie z Gisław Nienacki i napisał grę RPG, nie wiem o czym, whatever, tak? No kto to kupi w sklepie, jak jego grubę nie znam, to jest? Kiedy się faktycznie marzysz o tym, żeby kiedyś być gościem, który wydawał masz tą grę RPG, to wy zaistnij w środowisku. Pojedź na te eventy, poprowadź jakieś przygody, poprowadź jakąś kolekcję, pokaż się ludziom, tak? Jest ludzie spoznawane. Zanim ja napisałem Neuroshimę, ja jestem z własnego przykładu, własnego podwórka, tak? Pierwszy napisałem jesienną gawędę, cykl, który w Magimieczu tam kosił. Jak ten cykl w Magimieczu kosił, to stwierdziłem, ok, chyba umiem pisać. To założę własne pismo, założyłem własne pismo portal, w którym pisałem artykuły i publikowałem. One się ludziom podobały i pomyślałem, kurczę, chyba jednak jestem w tym dobry, spróbuję wziąć RPG-a. I napisałem RPG-a, tak jest? Od momentu mojego debiutu w Magimieczu, to jest rok 1998, do napisania na Neuroshimę do 22 minęło 4 lata. Znaczy 4 lata, kiedy ja promowałem swoje nazwisko, pokazałem się ludziom i udowadniałem sam sobie i im, że jestem gościem, którego warto czytać, tak? Więc jeśli faktycznie gdzieś tam macie wrażenie, żeby pokazać jakiegoś coś fajnego, własny pomysł, pokażcie go, ale ratalnie, tak? A nie od razu wypuść z siebie wszystko i dostaję bardzo dużo systemów, które są właśnie takimi 200-stronicowymi knigami. Ja wiem, że wszyscy produkty są porąbani, ja też, i powinni się leczyć, ale ludzie, no na Boga, zanim leczysz grę na 200 stron, to może spróbuj pierwszy takiej gry na 100 stron, taką, taką prostą, tak? Jak się kojarzy, że zajebiście masz pomysły, to potem zrobisz to swoją dużą grę. Ponownie, na przykładzie portalu, pierwszy byśmy wydali Faktorię Frankenstein, takiego krótkiego RPG, po związku się spodobał, zwariowany pomysł, potem wydaliśmy De Profundis, to już było fajne, coś wielkiego, i potem poszliśmy z czymś grubszym, tak jest? Aktualnie na rynku na szczęście, które przy sobie nie ma, na rynku są te gry indie, tak, które są wydawane. Cold City, Inspector, Kiedy Rozum Śpi, The Profundis, Dark Entity, The Shadow of the Yesterday. Są takie gierki. Napisz bracie taką gierkę, jak się okaże być hitem, to sobie wydarzy grubszą grę. Druk takiego podręcznika, to kosztuje jakieś tam 4000 zł, to jeszcze cię komornik będzie nie wsadzić, jak się okaże, że nikt tego nie kupi. Tak? A jak wydrukujesz, też wydrukujesz taką grę grubą za 15 tysięcy złotych kosztu druku, to cię komornik zabije. Jak się okaże, że ktoś tego nie kupił. A jeśli nie jest porażka, to że jesteś gościem jeszcze nieznanym, to tego nie kupię. Tak? Problem z wydaniem gry jest też taki, że tej gry nikt chyba nie będzie chciał wydać. Czyli jak piszesz maila do Audience Portal, dzień dobry, napisałem świetną grę RPG Hard SF, czy chcielibyście mi ją wydać, to dostaniesz do mnie maila, czy ktoś informuje, że nie. Ja tak odpiszę takie maile średnio 2 razy w miesiącu. Dlaczego? Ponieważ portal aktualnie siedzi nad monastyrem i to jest plan na ten rok. Siedzi nad RPO, które wyjdziało w tym roku, a w przyszłym roku. I ja mam tyle planów wydawniczych, ja nie mam czasu dać robić kolejny. Tak. Jak mam przyjść do ISY, to jest ta firma, która zrozumiała Dungeons & Dragons i Vampira w Polsce. Nie polecam, ale są nieźli. Poprawiam zależność każdego. Jak mam przyjść do później, to nie wiem, co on odpisze. Trzeba go zapytać. Chodźmy, jestem grubszy gość do ISY. Znaczy grubszych jest wielu. Grubszy od Artura. On jest generalnie grubszy. Wiem, grubszy. Ale generalnie musicie mieć świadomość, że wydawnictwo niechętnie będzie brało wasz produkt, bo jesteście nieznani, punkt pierwszy, jeszcze sobie nie zrobiliście fejma, nikt o was nic nie wie, nie wiadomo, czy jesteście jakimś wariatem w ogóle, tak prywatnie. Z dużymi wariatami miałem styczność, z gośćmi, którzy mnie straszyli, że jego tata jest prawnikiem i mnie zaskarży, jak coś tam nie spełni, czegoś tam. To postanowiłem z jakimś wariatem współpracować, mogę sam tą grę napisać, tak? Więc generalnie, jak już tą grę napiszecie, to i tak wam nikt nie będzie chciał jej wydać. Więc włożycie z własnej kapuchy i możecie kasę. Więc żeby było jakoś konstruktywnie, jeśli faktycznie macie marzenie, chcecie napisać grę, chcecie ją wydać i wierzycie, że ten wasz wymyślony produkt jednak zrobi trochę szumu i będzie drugą Neuroshimą, czy drugimi Dzikimi Polami, czy drugim Wolfsongiem, bo to jest możliwe, tak jest? Poblogujcie. Napiszcie jakieś artykuły, przygody, czy to by był piracik. Wiesz, to pokazać aktualnie jakieś 1,5 tysiąca ludzi i ten nakład już jest. No, przeczyta was 1,5 tysiąca ludzi. To jest całkiem niezły początek, tak jest?
jak im się to spodoba. Zacznijcie iść na konwenty i mówić projekty, opowiadać ciekawe historie. Ludzie do was skojarzyli. Wypuszczę wasz film. Jak wybaczycie na Darkena, tego człowieka na trzęsysku, on właśnie szykuje się do badania Shadows of the Yesterday i on pytanie, co o Darkenie mówisz, bo jest wariatem jak każdy RPGowiec, to podchodzi do tego właśnie bardzo spokojnie. Ma swojego bloga, na którym pisze o poradle myszubry. Czytają go ludzie, kojarzą mnie taki Darken. Jeździ na konwenty, opowiada o tej swojej grze. On jej nie wydał, nie umoczył jeszcze kasy, nie wziął jeszcze żadnego kredytu, jeszcze go nikt nie ściga, a on już przyjechał się po 15 konwentach, opowiadając o tej grze i ją reklamując. Że taka gra kiedyś wyjdzie, tak jest. Spokojnie sobie rozwiesza plakaty, pokazuje, że taką grę ma wymiar powiesić, pewnie na końcu widzieliście plakaty też chyba odejdzie wtedy. Pokazuje się. Jak ta gra w końcu wyjdzie, to czy ta gra będzie hitem, czy nie, to się okaże. Mi się wydaje, że nie, Darken nie uwierzy, zobaczymy. Ale te 50 czy te 100 podręczników on sprzeda, będą ludzie każdy kredo. Że jestem taki gościu, wygląda tak, wygląda jak Grimal. I sprzedać sobie wybrasz. Zapłaci drukarnię, już się nie boi komornik, tak? Więc polecam taką drogę właśnie taką Darkenową, tak? Czyli na spokoju, pierw popisać artykuły, pokazać jeszcze czy. To jest też tak, że nawet nie chodzi o pokazanie się. To może być tak, że ty wierzysz w siebie, że jesteś zajebisty i masz zajebisty pomysł, a że kojarzy, że ta przygoda, którą wysłałeś do głównego pirata, myślał, że jesteś zajebisty, właśnie, że świetnie piszesz, że nie musisz coś naturalna, a ja ją przeczytam i ci z pozycji reaktora naczelnego odpowiem, że sorry chłopie, ale nie potrafisz pisać, niestety nie publikujemy. I ty znaczy jest jedną rzecz, bo się trzecią na ciebie udział i tak nie jest, albo nie musisz pisać. Jak nie musisz pisać, to nie pisz tego dostosowanego do RPG, bo to nie ma sensu, tylko po prostu pograj z kumplami. Lepiej się rozczarować wcześniej niż później. Przychodzi do mnie gościu i mówi, że właśnie pisze grę RPG, pisze, czy bym mu coś doradził. Gra jest taka o takiej bezsenności, że gracze są bezsenni, nie mogą spać i w ogóle takie klimaty takie. Ja mówię mu, słuchaj chłopie, ale no okej, ale jest taka gra, kiedy rozum śpi, myśmy ją wydali, tak jak już jest na rynku. A gość nie zarządza, mówi... Kiedy rozum śpi? Tak, tak. A gość mówi, no wiem, ale moja gra to jest horror. Więc już nie mówiłem, że moja gra też jest horror i że jest właśnie na rynku od półtora roku, tylko powiedziałem, no okej. Ale warto w ogóle wiedzieć, co jest na rynku, tak? Znaczy warto, jeśli chcesz pisać grę, to musisz mieć kompetencje. Tak jak jest gościu, który projektuje samochody i siedzi w projektowaniu samochodów, tak jak projektujesz grę, to musisz wiedzieć, znać mechanikę Wolfsunga, znać mechanikę Naruszymy, znać mechanikę Pendragona, znać mechanikę Kiedy Rozum Śpi, znać mechanikę Code City. I mówić, w kocji ty podam się to, i to bym sobie albo wziął do mojej gry, albo jakoś przerobił, to uważam, że jest kicha, to uważam, że jest kicha. W Wolfsungu podamy się na motyw z tymi kartami, to bym sobie wziął albo obrobił, tak jest. Jakbyśmy robili na Roshimę lata temu, myśmy mieli na taką stertę podleczników, to były czasy Vampira, Deadlandów, takich rzeczy, i myśmy te podleczniki wertowali i z nich kradli pomysły, tak? Znaczy, generalnie to nie polega na wymyślaniu rewolucji, tylko bierz to, co jest najlepsze z tego, co jest na rynku, dodajesz trochę swoich pomysłów i robisz fajne RPG, tak? Jak weźmiesz sobie rozdział tworzenia postaci na Roshimie, który przez te lata zbierał tyle dobrych opinii, że on jest fajny, tak? Że daje dużo graczom możliwości, to są wnioski Michała Oracza, który jest gościem nieprawdopodobnie inteligentnym, mądrym, wykształconym po filozofii, po prostu mózg analityczny, który wziął, przewałkował cały świat mroku i mówi, przychodził i trzeba. W siedmiu roku działa na tym. Wybierasz sobie klan, masz takie opcje. Wybierasz sobie tam coś, masz takie opcje. Wybierasz sobie mocy, masz takie opcje. Wszystko jest na postaci drzewek i za każdym razem, kiedy widzisz drzewkiem do kolejnej opcji, to pojawia się nowe drzewko, ale z tego nowego drzewka już tutaj nie przeskoczysz. I teraz grasz, jak tworzy postać, to czuje taką wagę wyboru, że jak już wziął ten klan, to już te moce tamtego już mu przepadły, ale tu mu się otwierają nowe możliwości. Jak wybierzesz tę możliwość, to temu rzeczy przepadną, ale ma nowe możliwości. To gracze rejcuje, ponieważ są tworzone postacie, bo ta jedna postać mu zginie, to jemu tyle tam opcji ciekawych ciekało, co mu przypadło, tak? I myśmy analizowali te drzewka świata mroku, siedli do Neuroshimy i zdobyli. To musi być pochodzenie, w każdym pochodzeniu cechy. Musi być profesja, w każdej profesji cechy. Musi być specjalizacja, 5 różnych specjalizacji. Może być chemikiem wojskowym, tak jest, chemikiem technikiem, chemikiem tam jakim. Z perspektywy czasu się wiąże, że to było kretyńskie, ale to działa, bo się to wszyscy kupili, a przynajmniej część z działa takie. To drzewko. To nie nam się przyśniło w nosy,
tylko to było ileś godzin spędzonych na analizowaniu konkurencji i wyciąganiu wniosków. Jeśli weźmiemy sobie, dzisiaj wejdziecie na Reddera, przeczytacie komentarze o Neurosimie, tam w każdym komentarzu jest napisane zajebisty język, świetnie napisany, czyta się jak książka, super fajne rzeczy, tak? Ja tego nie wymyśliłem generalnie. Jak sobie weźmiecie, podejście do deadline'ów, wydane w 97 roku w Polsce, czy w sumie nie wiem teraz, w którym, czy 9, to był okres, kiedy powstawał Neurosima, każdy język był tak napisany, a te podejście było napisane luzackim językiem. Myśmy to napisali lepiej, myśmy poszli krok dalej. Tam język był momentami jajcarski, a momentami poważny. Myśmy powiedzieli, ten jajcowski jest dobry, piszemy cały podeszli w jaju. Po prostu to jest fajne, idziemy krok dalej niż Dedanda i napisaliśmy Neurosimę, przy której ludzie, jak ją czytali, szczali nawet przy opisie zwykłej umiejętności matematyka, tak? Bo tam po prostu myśmy poszli na fazę, na każdym elemencie tego. To nie jest to, że myśmy wymyślili, że fajnie widać podeszli w jaju. To był wynik przeanalizowania konkurencji, wyciągnięcia z konkurencji tego, co jest fajne. W Dedanach było fajne to, że się mówi, ej, szeryfie, jak podejdzie pose, to możesz rzucić na nie kilka bizonów. I to był fajny klimat. Myśmy powiedzieli, okej, okay, chcemy z Neurosimą, tak jest. Więc jak zasiadasz do gry, to oczywiście jak sobie robisz autorkę, to sobie robisz autorkę własnym, co się bawcie, to co chcecie, ale jak chcesz wyjść przed publikę, to za tobą musi stać ileś godzin analizy konkurencji i wybranie z konkurencji to, co tobie się podoba. Jak sobie przynajmniej Neurosimy, albo sobie przynajmniej Monasty, albo inną jakąś dobrą grę, to ono ma pobrane rzeczy z innych gier i zmontowane w jeden taki działający tryb. Tak? Testowanie gier. Moja bardzo kontrowersyjna teoria brzmi, że testowanie gier RPG jest niepotrzebne. Osoby, które znają reguły walki w monastyrze albo magii, które nie działają, mogą uznać, że faktycznie moja teoria w praktyce się potwierdziła i nietestowanie mechaniki prowadzi do debilizmu. Jestem gotów się z tym zgodzić. Ale mojej teorii nie zmienię. Teraz powiem wam czy. Nie wierzę w istnienie podręcznika RPG, który klient kupi sobie, jakiś podręcznik RPG sobie kupi, przeczyta i będzie grał by the book. 100%. Czyli każdy mistrz, wszyscy jesteście wariatami, ja też, a mistrzowie gry są wariatami do kwadratu, to ja też. I każdy mistrz gry, jak sobie kupi jakąś grę i sobie przeczyta i sobie zobaczył, zrobiłbym to lepiej. I robi homebrewa. I teraz tak. Wszystkie RPG, jakie prowadziłem, były na homebrewach. Większość RPG, jakie wy prowadzicie, są na homebrewach. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. To jak ja widzę podejście do RPG, to jest to kawał, możliwie jak najlepiej dopracowany, inspiracji dla was. Coś wam się nie podoba, to wam się podoba. Na przykładzie Cold City, ty grasz, a ja też prowadzę, się bardzo podoba. Uważam, że jest to świetna gra, bardzo wam ją polecam. Ze spieprzoną mechaniką testów. Tam mechanika testu polega na tym, że mistrz gry rzuca kostkami K10, gracz rzuca kostkami K10. Poziom trudności testu, który gracze robią, to jest najwyższy wynik na mojej kostce. Co sprawia, że jak gracze mają pecha, to ja na jednej kosteczce wrzucę dziesiątkę, oni na żadnej kosteczce nie są dziesiątki i właśnie im zrobiła się krzywda. Uważam, że jest to absurdalne. Znaczy, gracz, który nie wie, jaki jest poziom trudności, bo nie jest losowy, to jest głupota. Ja to oczywiście wywaliłem. Oczywiście autor Cold City, pan Craig, zapewne uważa, że ten trud jest zajebisty. I pewnie go testował. I pewnie jest wielu różnych graczy, którym to się podoba. Ale to nie zmienia faktu, że ja gram sobie inaczej, oni sobie grają inaczej, a ktoś inny sobie gra inaczej. I teraz, jak chodzimy do testowania mechaniki, to oczywiście mógłbym wysłać mechanikę monasteru, nowe reguły walki, tak? Do testerów sobie po prostu ogłosić wielką akcję testowania. Ta planarka robiła, to jest bardzo dobry pierowski ruch. To granie, jeśli chcecie wydać grę, tam musicie o wydaniu gry, to polecam, jest to zajebisty pierowski. Robicie wielki szum wokół gry, że otwarte test, zapraszamy. Zgłosić się do was 25 grup testerów. Tych 25 grup testerów będzie w tą grę grało i pisało raporty z sesji. Będą palili na konwentach, że są oficjalnymi testerami. Będą wam robili mega marketing. Potem te testy się zakończą, więc ogłosicie wielki event o zakończenie testów waszej gry. Zajebisty event. Potem ogłosicie wprowadzenie poprawek dostanych przez testerów. Zajebisty event. A to PR rośnie oczywiście. Każdy tester przesłał wam raport, więc mu odpisujecie. Dzięki za uwagi. Wprowadziłem część z tych uwag. Więc on trzeba wiedzieć na każdy konwent, że zajebista gra, on ją testował, poprawił ją i polecał. Bardzo dobry sposób dla niego. Tylko że o ile PR-owsko jest to trik zajebisty, go polecam. O tyle merytorycznie ten trik jest dupy. Ponieważ jak Nerec będzie grał w mój monastyr, to ja na tej jego sesji nie jestem. I ja nie wiem, jak on prowadzi. A może on prowadzi manczkinowsko,
A może oni głównie w kordzie mordują Deliria, a ja robię klimat? A może oni grają tak, że w karze na przykład Inkwisa jest nikim, bo nawet tak sobie myślę, że ma takie homrulka, to tam nie ważne. A ty może prowadzisz monastę też, będziesz też testerem i generalnie się okazuje, że jesteś mistrzem gry Power Gamerem i w ogóle robicie monastkinis totalny i gracie zupełnie inaczej i mi przyjdziesz, że statystyki nie działają, ponieważ jak się wejdzie 15 poziom, to coś tam jest i muszą to zmienić. A ty jesteś storytellerem i zależy się inaczej i powiesz, że zajebista mechanika bardzo fajnie działa, w zasadzie nie ma żadnych. Ja znam te wasze respondy, przeczytam je i nie powiem brzydko, jak powiem normalnie, nikt ja was tego nie zrozumie, czy nic z tego nie wyciągnie. Ponieważ każdy z was prowadzi inaczej, ponieważ na tym polega RPG, że dostajemy świat, dostajemy mechanikę i prowadzimy sobie własną sesję po swojej. I o ile? Zaraz o tym opowiem o testowaniu gier planszowych. Gry planszowe gra się według reguł, konkretnie dokładnie według rulebooka i nikt nic nie interpretuje, o tyle w RPG-ach jest tak wielka doza interpretacji, tak wielkie różne style prowadzenia i każdy mierzy, który ma tak osobny świat, że naprawdę nie dostajemy raportnika, jak im się wchodzę w walkę. Jeżeli mu się może sprawdzać, nie sprawdzać, nieważne. Moim zadaniem jako autora gry i być może waszym jest prowadzić maksymalną ilość testów w firmie i sprawdzić, czy faktycznie statystycznie przeciętna postać gracza, przeciętnego NPC zakuwa w większości przypadków, bo tak byśmy chcieli, żeby gracze zakuwali, że przeciętny NPC ma jednak szansę statystycznie zakuć gracza, żeby były emocje i że jak gracz dostanie jednego wunda, to jeszcze się sesja nie kończy, tylko jeszcze zdanie coś zrobić. Ja to muszę wytestować, żeby tak to działa, tak? I to jest ten sam zrobić sam, ja nie potrzebuję informacji od Nelta czy od Artura, że generalnie, słuchaj, trzeli, graliśmy i nam wychodzi jednak, że tego NPC jest trudno trafić. Po prostu mi to kurwa nie wyszło, dlatego nie potrafię sprawdzić, czy wrzucam sobie kośmi w firmie, ja to potrafię sprawdzić, tak? Czyli generalnie sama matematyka, samo ogarnięcie rzeczy jest do zrobienia przeze mnie, nie muszę rozkłusować tego po 20 grupach testowych. Oczywiście, gdybym rozwiązał monastyk onegdaj do tych grup testowych i każda z tych grup testowych mi przysłała, że nie rozumie reguł walki, to może bym uciągnął jakiś wniosek, że one jest skomplikowane. I to przyznam, tak? Ale będąc wtedy trzewiczkiem, byłbym pewien, że są debilami, nie rozumieją moich genialnych reguł walki i tak bym ją publikował. Bo mi firmie działa. Tak? Gdyż jesteś autorem gry i ją sobie wymyśliłeś i ona ci działa, to i tak nie zauważ jakiemuś Krzyśkowi z Torunia, który się zgłosił do ciebie przez internet, że będzie całą grę testował. I ty nie wiesz, czy to jest ten Krzysiek z Torunia. Wiesz, że ma 18 lat, chodzi do liceum i lubi Warhammera, bo tyle masz z jego ankietki, i że grali z 4 kumplami 12 sesji, i to jest jego raport, według niego mechanika walki nie działa. I teraz ty, wielki autor gry RPG, skłonisz się przed Krzyśkiem z Torunia i wywalisz tą reguły walki. Przed jakimś dzieciem? Przed jakimś dzieciem? Więc moim zdaniem, jestem nagrywany i to jest, może być bardzo mieć złe konsekwencje dla mnie. Ale ja uważam, że testowanie gier to jest jeden wielki fotomontaż, mówię RPG. I ja nie wierzę, żeby poważni autorzy, którzy spędzają ileś godzin, ja projektuję grę, to jest mój zawód, tak? Ja siedzę 8 godzin dziennie i wymyślam reguły, je testuję i gram, i gramy w firmie i tak dalej, i tak dalej. I to jest mój zawód, robienie gier. I nagle Krzysiek z Torunia, 18-letni, przysłał mi raport grupy ich testerów, że im reguła walki nie działa. A ona mi działa oczywiście, tak? Ja wiem, kurka, ten Krzysiek ma chyba rację, musimy to zmienić. No to tak nie nadziała. Więc różni wydawcy gier RPG testują swoje gry w testach otwartych. I musicie zapytać ich głowy. Jak to jest? Ja w ogóle jestem nagrywany, to działa czy to nie działa? Bałem się tutaj no. Jakieś mega kontrowersyjne rzeczy powiem i potem będą w internecie. No i to by. Nie, dzisiaj wiesz, że jest na internecie. Dzisiaj YouTube jest cały zielony. A jutro jest na YouPornie. Tam jeszcze nie lubię. Gdzie nie lubię? Tylko czego trzeba się tam nie lubić? No bo łazisz i się nie dzielisz chmielanką, no.